Witajcie kochani, jak możecie zobaczyć po tytule, dzisiaj przychodzę do Was z takim króciutkim filmem odnośnie rzeczy do domu. Tak sobie postanowiłam i stwierdziłam, że nie będę Wam tych dwóch ogromnych paczek pokazywała we vlogu, tylko sobie usiądę i szybciutko przelecimy przez całe moje zamówienie. Jakkolwiek słowo przelecimy, Wam by się nie kojarzyło, to ja mam na myśli po prostu przegląd zamówienia z Homely. Tak więc moi drodzy, zasiadajcie wygodnie, bierzcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. Ci, którzy dłużej mnie oglądają, doskonale zdają sobie z tego sprawę, że ja bardzo kładę duży nacisk na to, w jaki sposób jest urządzone moje mieszkanie, jak wygląda. Bardzo często zmieniam też wystrój, no i kombinuję. Poza tym jestem chyba gadżeciarą, bo lubię naprawdę fajne, ładnie wyglądające przedmioty w swoim domu. Powiem Wam, że to zamówienie z Homely zrobiłam bardzo dawno temu, nie wiem, jakieś 2 tygodnie temu i dopiero teraz do mnie ono przyszło, więc nie wiem dlaczego tak długo. Co prawda były to rzeczy z wyprzedaży, ale nie sądzę, żeby to był jakiś problem, wiecie, taki logistyczny, żeby to wszystko przesłać. No ale dobra, nie wnikam. Wyciągamy pierwszą rzecz. Muszę Wam powiedzieć, zanim rozpakuję, bo nie chcę szaleścić, że Homely bardzo fajnie pakuje wszystkie rzeczy. One się nie biją, więc nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żeby coś uszkodzonego do mnie przyszło. Tutaj mam paragon, więc zaraz Wam będę mówiła ceny. Pozwólcie, że ja to rozpakuję. Ok, już tutaj sprawdziłam sobie cenę, ale chciałam Wam pokazać, że kupiłam sobie taki zestaw filiżanek do espresso. Ja Wam zrobię zbliżenia, także spokojnie. I wzięłam sobie 2 sztuki. Jedna sztuka była przecenona na 19,99, więc myślę, że te 2 akurat bardzo ładnie będą się komponowały w moim biało-czarno-złoto-srebrnym szarym wystroju. Nie, po prostu przepiękne. Do espresso, więc myślę, że niebawem będą w testach, w użyciu, muszę je tylko umyć. No niestety przez to, że mają... Ups, jeszcze coś zwalę. Przez to, że mają tutaj, wiecie, te złote obramowania i tak jak samo tutaj te dodatki, nie będzie można mieć ich w zmywarce, ale myślę, że i tak są tak urocze. Te 2 filiżaneczki będę w stanie umyć ręcznie, tak więc żaden problem. Kolejny produkt. To jest pudło. To jest taki fajny, ładny, ceramiczny, czarny dzbanek na herbatę. Ale myślę, że też nie tylko. O, kurczę, myślałam, że on będzie bardziej błyszczący. No ale, no dobra. Jest czarny, matowy może być. Przepięknie wygląda. No tak jak powiedziałam, do mojego czarno-biało, srebrno i tak dalej wystroju będzie przepięknie wyglądał. Już Wam mówię cenę, za ten dzbaneczek zapłaciłam 20 zł. O Jezu, około 25 zł, o 24,99 dokładnie. I to był jeden komplet. To też było na wyprzedaży, więc powiem Wam, że ja naprawdę czekam na te największe wyprzedaże i wtedy... Dawaj, lecę i kupuję, bo naprawdę warto. Powiem Wam, że byłam w szoku, jak zobaczyłam to jabłko. Spójrzcie, ono jest przepiękne, duże, srebrne, na wysoki połysk, czyli również idealnie będzie się komponowało w moim mieszkaniu, ale powiem Wam szczerze, że myślałam, że ono będzie znacznie mniejsze. Ale super, że jest takie większe, bo będzie przynajmniej go widać. I już Wam mówię, cena za to jabłko ceramiczne to 9,99, 10 zł. Mówię Wam, naprawdę, szperajcie na wyprzedażach, bo warto. No, piękne, piękne. Ja Wam mówię, zrobię zbliżenia, także wszystko zobaczycie, jak to wygląda normalnie, tak wiecie, no na żywo. Wiadomo, że ono, że zawsze kamera będzie przekłamywała, ale mimo wszystko no, oddaje to styl glamour, jeżeli chodzi o to jabłuszko. Przepiękne. Jestem zadowolona. Moi drodzy, tutaj jeszcze sobie kupiłam takie 3 lampioniki. Srebrne, jak widzicie, i jeden taki złoty. Wszystkie w tej samej wielkości. I już Wam mówię, jeden taki lampionik kosztował... A, jest inna cena, słuchajcie.
Złoty kosztował 6,99, natomiast ten srebrny mały kosztował 4,99, więc dlatego wzięłam dwie sztuki, ale wiecie co, żałuję, że nie wzięłam właśnie więcej złotego, bo to srebro jakoś mi tak nie pasuje. No nie wiem, no muszę po prostu je albo ze sobą zostawić, albo po prostu postawić, zapalić w nich świece i wtedy zobaczymy, będę miała większe, lepsze porównanie, ale są piękne. I już ostatni produkt, coś się mocno ufajdałam tym, no nic, będą się dalej, nie wiem, czy to widać, w każdym razie nieważne. Kupiłam coś, na co polowałam już dłuższy czas. Kocyk, przepiękny, to jest taki jakby dziergany, 130x170, taki wiecie, biały, po prostu do przykrycia się. Zbliżenie będziecie mieli, nie chcę się powtarzać i za kod zapłaciłam 79,99. A on ponad 100 kosztował w cenie regularnej, więc uważam, że naprawdę mi się fajnie trafiło. A, no to tutaj jeszcze Wam chciałam pokazać, że tutaj jest cena regularna tego koca. No nie, to ja zapłaciłam naprawdę więcej jak połowę wartości, chociaż nie, połowę wartości tego koca, więc te 80 zł byłam w stanie zapłacić. I już, moi drodzy, to są wszystkie zakupy, które poczyniłam w sklepie Homla. Lubię tam kupować, doskonale o tym wiecie. Mam bardzo dużo kubków z Homli, jakieś tam jeszcze inne też dodatki, mam też poszewki. No ogólnie jest to naprawdę fajny sklep, ale uważam, że to inaczej. Te ceny, które mają w stałej ofercie, przepraszam, te produkty, które mają w stałej ofercie, no nie są warte tej ceny. Ja uważam, że te przeceny nawet do 70% to jest rzeczywiście adekwatna cena danego produktu. Ale tak, ja wiem, że te rzeczy kuszą przez cały rok, że ciężko wytrzymać na przykład do takich ogromnych wyprzedaży, ale uważam, że jeżeli chcecie bardzo, bardzo, to lepiej, żebyście odkładali sobie te pieniądze przez dłuższy czas, przez cały rok i później po prostu kupili właśnie na tych wyprzedażach. Możecie się wtedy okupować, bo jest tych rzeczy dużo, fajnej jakości są i wtedy naprawdę nie przypłacacie. I tak sklep też później na tym zarabia. A poza tym no, pozbywa się starego asortymentu, no i wtedy przyjeżdżają nowości, nowe serie, nowe kolekcje. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną, za to, że po raz kolejny mogłam się z Wami podzielić tymi drobnymi rzeczami, które udało mi się kupić. Ja mam taką duszę, że ja lubię po prostu dobre rzeczy, ładnie wyglądające. Ale z drugiej strony, kto z nas tego nie lubi? Ja wiem, że sobie obiecywałam tyle razy, że już nie będę więcej kupowała nic do domu, nie będę kupowała kosmetyków, nie będę kupowała ubrań, torebek itd., itd. I na razie, jeżeli chodzi o moje postanowienie co do kosmetyków, to na razie tego nie kupuję. Ostatni mój zakup to były zakupy ze sklepu Bell i na tym poprzestaję. Jeżeli zużyję te wszystkie rzeczy, które mam, wtedy dopiero będę na bieżąco kupowała to, czego potrzebuję. A tymczasem, jeżeli miałabym powiedzieć, czy się nie skuszę na nic do domu, tego nie potrafię obiecać. Wiem, że obiecałam sobie, że nie będę już na razie żadnego kubka kupowała, przynajmniej przez rok. I na razie się tego trzymam. No, co prawda od grudnia, ale to też się liczy przecież, nie? Dobra, moi kochani, będę kończyła. Dziękuję Wam pięknie. Jeżeli lubicie taką tematykę, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. Będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie o dzwoneczku. On zawsze da Wam przypomnienie, że nowy filmik wjechał na kanał. A tymczasem dziękuję Wam pięknie i widzimy się w następnym moim filmiku. Do następnego. Ciao! All I got, like an afterthought.